Witajcie, drodzy kochani. Wcześniej, jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, robiłem film na temat giganta z Kandahar, który został, jakby przebudził się, wyszedł z jaskini i został bestialsko zaatakowany przez wojska amerykańskie. Oczywiście został zabity. Miał, jego struktura wyglądała w ten sposób, że miał 6 palców, był bardzo wysoki. Mówią, że ważył niby 700 kilo, tak w tych informacjach to się nigdy prawdy nie dowiemy. W każdym bądź razie miał ponad 5 metrów wysokości. To była taka historia, dosyć bardzo przykra historia, ponieważ go zabito. A ja z moich badań chciałbym wam się podzielić moimi informacjami. Otóż Afganistan, czyli niedaleko miasta Kandahar, na północ od miasta Kandahar znajdują się również jaskinie. I w tych jaskiniach są kapsuły, w których są jeszcze inni giganci, którzy są pod wpływem bombla czasowego i są zakonserwowani, dokładnie są jakby w takim stanie przejściowym, jakby takiej hipnozy, i są to po prostu w kapsułach odpowiednich zakonserwowani właśnie w tych jaskiniach. To są po prostu owoc moich badań. Tak, po prostu z ciekawości rzuciłem okiem na Azję, Europę, Hiszpanię, różne inne kontynenty, oczywiście nie wszystkie, badając właśnie, czy ewentualnie tacy giganci się jeszcze gdzieś w jakichś jaskiniach znajdują. I okazało się właśnie, że w Afganistanie, przy mieście Kandahar, znajdują się jeszcze kapsuły z tymi gigantami. Ja uważam, że powinna być jakaś ekspedycja międzynarodowa zrobiona, żeby po prostu tych gigantów w tych jaskiniach wykryć. Ewentualnie obudzić ich. Jedno wam, drodzy kochani, powiem, że są ci giganci wielokrotnie o czerwonych włosach. Oni po prostu są rasą jeszcze przed potopem. Zanim był potop, to oni po prostu byli wielką cywilizacją na Ziemi i jeszcze sprzed potopu oni są zakonserwowani w tych kapsułach czasowych i jeszcze trwają. Jedni są na biegunie południowym, a drudzy są właśnie w Afganistanie. Jeszcze nie wykryci, nie odkryci, są jeszcze zakonserwowani i żyją. Wszystko, technologia polega na tym, że są po prostu zakonserwowani w bąblu czasowym. Jeżeli jest bąbel czasowy, może na zewnątrz bąbla czasowego przejść 30 tysięcy lat, a po prostu w bąblu może przejść jakiś mały okres czasu. Tak to, drodzy kochani, funkcjonuje. Ja dodam, że odrzucono takiego jednego giganta, bodajże w południowej Ameryce, znaleziono go. Był bardzo głodny, przyniesiono mu odpowiednie jedzenie, oczywiście jadł mięso, nie był wegetarianinem. Ja uważam, że również ci giganci, którzy są jeszcze zakonserwowani przy mieście Kandahar, właśnie w Afganistanie, oni również będą jeść mięso, oni również nie są wegetarianinami. Dlatego ja, moim zdaniem, jest to taka ciekawostka, którą z wami się w tej chwili dzielę. I jest wiele takich ciekawostek jeszcze, na przykład o ludziach, którzy mogą, po prostu mają skrzydła. Również jest cywilizacja, która jest w Puerto Rico. Tam również istnieją specjalne istoty, które żyją w jaskiniach, które właśnie mają bardzo silnie zbudowane ciało. Właśnie w Puerto Rico również żyje obca cywilizacja w jaskiniach. To jest właśnie taka ciekawostka dla was. Ja serdecznie was pozdrawiam. Zachęcam do zakupu Aronitu na linku pod YouTube'em i do widzenia.